Witam Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym dzisiejszym gościem jest redaktor Marek Budzisz, autor książki Samotność Strategiczna Polski. Jest to już drugie spotkanie z naszym gościem, poprzednie było ponad rok temu, ale temat, który to spotkanie wygenerował, cały czas jest aktualny, a można powiedzieć po roku wojny. Jest chyba jeszcze bardziej aktualny niż był rok temu. Dlatego też obecność tego tematu jest w naszym gronie taka dość, moim zdaniem, oczywista. Z mojej strony to jest tyle. Ja przypominam tylko, że tradycyjnie najpierw jest wypowiedź naszego gościa, potem ewentualne pytania i wszelkiego rodzaju uwagi. I teraz już oddaję głos panu redaktorowi Budziszowi. Dziękuję bardzo. Jeśli Państwo pozwolicie, będę siedział, bo trochę mi będzie wygodniej mówić. Myślę, że powinniśmy postarać się nakreślić, choćby bardzo ogólnie, bo temat jest obszerny, ten, powiedziałbym, moment strategiczny, w którym się obecnie znajdujemy, jako Polska i jako Europa Środkowa. Co ma oczywisty związek z fazą wojny, w której jest teraz Ukraina, no i z tymi wszystkimi rozważaniami, które są prowadzone, mianowicie jaka jest teoria zwycięstwa, cóż to w praktyce oznacza, jakie interesy stoją za pewnymi teoriami zwycięstwa, bo wojna w sposób dość czytelny będzie w moim odczuciu zmierzała do jakiegoś finału. Ja nie przesądzam, co będzie tym finałem, natomiast moim zdaniem wchodzimy w fazę początku końca wojny. To wcale nie oznacza, że to musi nastąpić w perspektywie kilku tygodni. Natomiast pewne punkty o charakterze przełomowym, tym bardziej, że jesteśmy w przeddzień rozpoczęcia kontruderzenia ukraińskiego. Wydaje się, że ono już właściwie się zaczęło, bo mamy taką fazę przygotowawczą. Nawet bym powiedział, że już drugi stopień tej fazy przygotowawczej, bo najpierw mieliśmy do czynienia z niszczeniem systemów logistycznych i systemów punktów dowodzenia, składów amunicyjnych i paliwowych. To jest nadal kontynuowanie, ale w ostatnich godzinach ma miejsce intensyfikacja uderzeń strony ukraińskiej na wielu osiach natarcia, co jest, wydaje się, poszukiwaniem słabych punktów w rosyjskich liniach obrony i skłonieniem Rosjan do przegrupowania wojsk po to, żeby osłabić na pewnych kierunkach potencjał obrony. Wskazywałoby to, że zbliża się tak długo oczekiwane ukraińskie kontruderzenie. A w związku z tym na porządku dziennym staje kwestia teorii zwycięstwa, tego, jakie nadzieje wiążą się z tą fazą wojny, bo tu w moim odczuciu mamy do czynienia przynajmniej z dwoma głównymi poglądami na ten temat, które są nie tyle wzajemnie się wykluczającymi, co jednak dość zasadniczo różnymi, jeśli chodzi o cele strategiczne. Otóż zdaniem głównie sojuszników Ukrainy to kontruderzenie, które może się przekształcić w kontrofensywę, powinno doprowadzić do fazy negocjacyjnej, czyli uruchomić pewien proces polityczny kończący wojnę. Logika myślenia, która stoi za tą tezą, jest następująca. Otóż strona ukraińska, jeżeli odniesie kolejne znaczące zwycięstwo, przypominające które miały miejsce jesienią ubiegłego roku, to pokaże, że Rosjanie nie są w stanie wygrać tej wojny na polu walki, a jednocześnie Zachód, manifestując gotowość kontynuowania pomocy Ukrainie o charakterze
sprzętowym i amunicyjnym oraz sygnalizując gotowość rozszerzenia skali tej pomocy zarówno co do zaawansowania środków, które dostarczają Kijowowi. Temu ma służyć choćby ta ostatnia deklaracja Wielkiej Brytanii o dostarczeniu rakiet dalszego zasięgu, ale nie tylko, bo mamy też do czynienia z wyraźnymi deklaracjami sformułowanymi przez prezydenta Korei Południowej w czasie niedawnej wizyty w Waszyngtonie, który sugerował, bo tak to trzeba powiedzieć, że Korea może odejść od swojej dotychczasowej polityki niewspierania, niezaopatrywania stron uczestniczących w wojnie. Co by celem tych deklaracji jest oczywiście wysłanie sygnału pod adresem Rosji, iż strategia wojny na wyniszczenie potencjału Ukrainy będzie nieskuteczną, dlatego że skłonność do pomocy po stronie Zachodu jest duża i ona nie zakończy się wraz z jakimś w bliższej perspektywie z upływem czasu. Elementem oczywiście tej sygnalizacji strategicznej jest to, co również ma miejsce i o czym mówią przedstawiciele władz Ukrainy. Ostatnio choćby o tym się wypowiadał Aleksiej Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony, mówiąc, że mamy do czynienia, czy władze w Kijowie mają do czynienia z narastającą presją państw sojuszniczych na rzecz rozpoczęcia fazy negocjacyjnej. Temu też ma służyć ta inicjatywa Emmanuela Macrona, który razem z Pekinem przygotowuje jakieś ramy negocjacyjne. To jest wspólne działanie. Minister Bon, który jest doradcą Macrona, jeździ do Pekinu. Chiński wysłannik Pekinu jedzie do Europy Środkowej, będzie również przecież w Polsce. To wszystko z grubsza rzecz biorąc ma prowadzić do przejścia od fazy kinetycznej do fazy negocjacyjnej, czego nie należy rozumieć z automatycznym zaprzestaniem działań wojennych, ale raczej z nakreśleniem pewnego scenariusza politycznego. Ten pogląd na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych w moim odczuciu jest poglądem, który przeważa, aczkolwiek nie jest dominującym. To znaczy Zachód jeszcze nie określił w sposób jednoznaczny swojej strategii zakończenia wojny na Ukrainie. Natomiast mamy dość wyraźne stanowisko władz w Kijowie, które jest w jednym elemencie zasadniczo odmienne z tego rodzaju myśleniem. Otóż władze w Kijowie, zarówno prezydent Zełenski, jak i minister Kuleba, też mamy do czynienia z wieloma tego rodzaju wypowiedziami. Mówią o tym, że ta obecna ofensywa czy kontruderzenie nie należy jego traktować w kategorii ostatecznej, przesądzającej bitwy, przesądzającej o sukcesie Ukrainy w wojnie. I to myślenie, ta logika, która za tym się kryje, iż Ukraina wygrywając bitwę, doprowadzi Putina, mówiąc w skrócie, do stołu negocjacyjnego, jest zdaniem władz w Kijowie zbudowana na przesłankach, które są wątłe. To nie chodzi tylko o postawę Rosji, bo Rosja nie sygnalizuje póki co gotowości do rozpoczęcia takich rokowań, ale przede wszystkim to jest związane w optyce Ukrainy z takim oto przekonaniem, iż ta skuteczna ofensywa ma być wstępem do przygotowania kolejnego uderzenia, które powinno się zacząć gdzieś późną jesienią, wczesną zimą. O tym mówił Kirill Budanow chociażby niedawno. I to uderzenie powinno być przesądzające. To znaczy to uderzenie powinno jakby zakończyć wojnę na warunkach strony ukraińskiej. Dlaczego ta ofensywa jest istotna? No ona jest istotna z perspektywy strony ukraińskiej z jednego, a właściwie z dwóch powodów. No tym pierwszym powodem jest żywione przez władze Ukrainy przekonanie, iż sukces na polu boju doprowadzi do zmiany dotychczasowej polityki skalowania pomocy sprzętowej i amunicyjnej dla Ukrainy. To znaczy tam
ukształtował się taki pogląd w moim odczuciu, że jeżeli Ukraina odniesie kolejny sukces, to skala pomocy wzrośnie oraz dostanie również środki, których dzisiaj nie otrzymuje. Chodzi o rakiety o większym zasięgu, chodzi również o lotnictwo. To są te rzeczy, o których się mówi. I dopiero po tym przełomie, jeśli chodzi o nastawienie sojuszników z Zachodu, Ukraina będzie w stanie przygotować się do kolejnego decydującego już tym razem o zwycięstwie uderzenia. Czyli mamy myślenie o tym, iż tutaj będą dwie fazy prowadzące do zakończenia wojny. Tu jest oczywiście jeszcze jeden element dość czytelny, a mianowicie strona ukraińska uważa, że jej powodzenie na polu boju pozwoli zmniejszyć wagę tego argumentu, który nadal jest istotnym czynnikiem ograniczającym politykę amerykańską, a mianowicie tego argumentu o potencjale eskalacyjnym, czy o zdolnościach eskalacyjnych, którymi Rosja dysponuje. No, już upraszczając tę oto sprawę, na Zachodzie nadal żywiona jest obawa. Trwa tam na ten temat dyskusja, ale ten pogląd moim zdaniem jest nadal dominujący. O tym mówi Jake Sullivan, to kilkakrotnie o tym mówił ostatnio, że Rosjanie, jeżeli będą w sposób zasadniczy przegrywać wojnę, to mogą odwołać się do potencjału nuklearnego. Ja nie chcę wchodzić w rozważania na temat tego, czy ten pogląd jest uprawnionym, czy nie, bo to są oczywiście różne zdania. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chcemy zrozumieć linię polityki Bidena, to jest polityka skalowania pomocy wojskowej dla Ukrainy, a to skalowanie oznacza, sprowadza się do tego, że zbyt obfite, tak powiedzmy, zaopatrzenie Ukrainy może powodować eskalację i może w pewnych okolicznościach doprowadzić do przeniesienia wojny na poziom wojny jądrowej. I wydaje mi się, że ten pogląd chcą Ukraińcy w czasie obecnej ofensywy podważyć. To znaczy chcą doprowadzić w sensie empirycznym do zbudowania takiego przekonania po stronie sojuszników amerykańskich, że ta eskalacja do poziomu nuklearnego jest eskalacją bardzo mało prawdopodobną. No niczego nie da się tego lepiej udowodnić, niżli atakując obszary uznawane przez Rosjan za część Federacji Rosyjskiej o ugruntowanym statusie posiadania. To znaczy przenosić trzeba, żeby to starać się udowodnić, trzeba przenieść działania wojenne na Krym oraz, czego też nie można wykluczyć, przenieść część działań wojennych na teren już Federacji Rosyjskiej. Z tego powodu wątek Krymu pojawia się w narracji strony ukraińskiej już od pewnego czasu dość intensywnie. A w ostatnich dniach pojawił się wątek ewentualnych uderzeń na gubernię kurską czy białgorodzką. No to jest jeden z tych elementów. Krym jest tu w moim odczuciu zasadniczo ważniejszy z tego prostego powodu, że jeżeli Ukraina w ogóle chce myśleć o zwycięstwie w wojnie, to nie można wygrać tej wojny nie odbijając Krymu. No tak wygląda geografia strategiczna, dlatego Rosjanie oczywiście też o tym wiedzą, a w związku z tym dążą do zamrożenia, w moim odczuciu, konfliktu, ale przy obecnym stanie posiadania. Przynajmniej taka jest ich pozycja negocjacyjna i oni o tym mówią. Tutaj utrzymanie Krymu i charakteru tego, czym dzisiaj Krym jest, bo Krym jest dzisiaj wielką bazą wojskową Rosjan, no, decyduje w sposób zasadniczy na sytuację geostrategiczną Ukrainy i położenie Ukrainy już w realiach powojennych. A w związku z tym mówienie o jakiejś fazie zakończenia wojny, czy to politycznej, czy to w postaci na przykład rozwiązania koreańskiego, które też jest dyskutowane, czy jakiejkolwiek innej formuły, jest o tyle niekorzystne z perspektywy Ukrainy, o ile nie przesądza się statusu Krymu. Krym pozostający pod kontrolą wojskową Rosji
jest czynnikiem panowania, po pierwsze nad całym akwenem Morza Czarnego, z pewnością nad północną jej częścią, i daje Rosjanom możliwość blokowania podstawowych z punktu widzenia interesów gospodarki ukraińskiej tras żeglugowych zarówno na Morze Azowskie, jak i na podejściu do portu w Odessie i do okolicznych portów. A ponieważ nie ma żadnej gwarancji, a właściwie jest w moim odczuciu pewną naiwnością uważać, że Rosja będzie przeżywała wewnętrzne przemiany i z państwa agresywnego i skłonnego do używania siły wojskowej w celach politycznych przekształci się w orędownika prawa międzynarodowego i pokojowego współistnienia narodów. A w związku z tym, jeśli to założenie jest mniej prawdopodobne, niż opozycyjny pogląd mówiący o tym, że Rosja w gruncie rzeczy nie będzie podlegała zasadniczym zmianom, jeśli chodzi o swoje myślenie geostrategiczne, no to należy założyć, że Rosja będzie wykorzystywała fakt posiadania Krymu po to, żeby wywierać presję na państwo ukraińskie, blokując możliwości jego rozwoju, blokując, a przynajmniej utrudniając wykorzystanie kluczowych dla Ukrainy tras, które biegną przez Morze Czarne, co będzie negatywnie wpływało zarówno na perspektywy odbudowy Ukrainy, jak i na perspektywy napływu kapitału niezbędnego w celach odbudowy. No z tego prostego powodu, że koszty logistyczne przy jakichkolwiek innych scenariuszach wywozu na przykład ukraińskiej produkcji rolniczej są dramatycznie wyższe, gdybyśmy brali pod uwagę trasy lądowe jako alternatywę do tras morskich. A to oznacza, że Rosja, utrzymując Krym, będzie miała możliwość oddziaływania na odbudowę Ukrainy i w związku z tym na potencjał ekonomiczny Ukrainy i na sytuację wewnętrzną i na sytuację związaną ze zdolnością do utrzymania sił zbrojnych o odpowiednim potencjale i wreszcie będzie miała możliwość wykorzystania tego, co dzieje się również na Białorusi, bo musimy przecież pamiętać, że na Białorusi ma miejsce faktyczne umacnianie obecności wojskowej Rosji i osadzanie tam coraz większego kontyngentu rosyjskich sił wojskowych. I to jest pewien proces, który został zainicjowany. Przejawami tego procesu, mam tu na myśli sytuację na Białorusi, jest po pierwsze taka umowa podpisana w grudniu ubiegłego roku między Białorusią a Federacją Rosyjską o współpracy wojskowej i o powołaniu wspólnego zgrupowania wojskowego. Ta umowa nie nakłada limitów ilościowych na wielkość tego wspólnego zgrupowania wojskowego. Kolejnym elementem tej, nazwijmy to, integracji, a zważywszy na różnicę potencjałów, no to jest w gruncie rzeczy wchłonięcie Białorusi do rosyjskiego organizmu wojskowego. Kolejnym elementem jest to, co stało się na początku kwietnia w czasie obrad tak zwanej Rady Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, bo tam podjęto decyzję o opracowaniu nowej doktryny wojskowej, czy nowej doktryny obrony państwa związkowego i z szczątkowych informacji podawanych zarówno przez Łukaszenkę, jak i przez Szojgu wynika, że to głównym elementem tej nowej doktryny ma być traktowanie Białorusi przez Rosję na tych samych zasadach, jeśli chodzi o politykę wojskową i politykę obrony, jak Federacji Rosyjskiej. Jednym z elementów są te zapowiedzi Putina związane z dyslokacją, czy z perspektywą dyslokacji na Białoruś broni jądrowej, no i już z przeprowadzoną dyslokacją środków do jej przenoszenia, bo mamy do czynienia zarówno z wysłaniem i z przekazaniem baterii rakiet Iskander, które będą i są obsługiwane przez białoruskich wojskowych, jak i z systemami rakietowymi dla lotnictwa, które mogą być systemami podwójnego przeznaczenia. Czyli mamy, jeśli chodzi o Białoruś, do czynienia z pewnym procesem integracji tego obszaru w sensie wojskowym,
kwestie polityczne na razie zostawmy nieco z boku. Stan wojskowego punktu widzenia jest taki, że Białoruś należy już obecnie traktować jako część rosyjskiego organizmu wojskowego. A w związku z tym, gdyby Rosjanom udało utrzymać się kontrolę nad Krymem już w relacjach powojennych, w relacjach zamrożonego albo zakończonego konfliktu, tu formuła zakończenia wojny ma znaczenie drugorzędne, no to wtedy Ukraina znajduje się w sytuacji państwa otoczonego z trzech stron przez mocarstwo wrogo nastawione, co oczywiście powoduje, iż ona funkcjonuje w stanie ciągłego zagrożenia, co niestety negatywnie będzie się odbijało na jej zdolności do odbudowy zniszczonego potencjału, bo czynnik bezpieczeństwa w polityce jest zawsze, w polityce inwestycyjnej jest zawsze czynnikiem kluczowym, tym bardziej jeśli mamy do czynienia z potrzebą pozyskania kapitału prywatnego po to, żeby odbudować Ukrainę, bo skala zniszczeń już obecnie jest taka, że Ukraina pozyskawszy nawet maksymalną pomoc ze środków publicznych i ze środków instytucji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nie będzie w stanie odbudować tego potencjału, który już został zniszczony. W związku z tym, żeby mówić o jakimś realistycznym scenariuszu szybkiej odbudowy, niezbędny jest napływ kapitału prywatnego, a napływ kapitału prywatnego do państwa funkcjonującego w realiach zamrożonego konfliktu i narażonego na jego wznowienie, w sytuacji również pewnego oskrzydlenia strategicznego przez Rosję, ten napływ kapitału będzie wolniejszy, a z pewnością to będzie znaczącym problemem powodować czy skłonić kapitał, żeby tego rodzaju inwestycje poczynił. Z tego też powodu, zarówno z powodu teorii zwycięstwa Ukrainy, jak i funkcjonowania po wojnie, Krym jest absolutnie kluczowym czynnikiem, którego rozstrzygnięcie pozwoli mówić o tym, kto wojnę w sensie strategicznym wygrywa lub kto wojnę przegrywa. Sytuacja Ukrainy jest tutaj o tyle lepsza niżli Rosji, że Ukraina nie musi fizycznie zdobywać półwyspu, może ją już zadowala sytuacja demilitaryzacji. Nawet jeśli zwierzchność nad nim miałaby pozostać w rękach rosyjskich, to demilitaryzacja Półwyspu Krymskiego jest już pewnym przełomowym wydarzeniem. I o takiej perspektywie demilitaryzacji też się już mówi w Stanach Zjednoczonych. Mówiła o tym choćby Victoria Nuland na jednej z konferencji w Nowym Jorku. To nie jest rozwiązanie optymalne z punktu widzenia interesów ukraińskich, ale oczywiście to jest rozwiązanie, które znacząco poprawiłoby sytuację Ukrainy. A w związku z tym, moim zdaniem, taka jest moja opinia, jeżeli chcemy w ogóle mówić, kto wygrywa wojnę, no to musimy najpierw uzyskać odpowiedź, kto będzie kontrolował Krym w momencie zakończenia tej wojny. Jeżeli Rosja będzie kontrolowała Półwysep Krymski i nadal będzie w stanie wykorzystywać go w charakterze wielkiej swojej bazy wojskowej, to w sensie strategicznym raczej byłbym ostrożny z deklarowaniem ukraińskiego zwycięstwa, nawet jeśli inne tereny udałoby się odzyskać. To jest istotne również z tej perspektywy, że musimy zdawać sobie sprawę z tego, w jakim stanie Ukraina jest po 14 miesiącach wojny, bo u nas dużo uwagi poświęca się stanowi ducha czy gotowości do kontynuowania walki. I to jest oczywiście coś, czego nie można niedoceniać. To jest, wydaje się, nawet jeden z kluczowych czynników, jeśli mówi się o scenariuszu zwycięstwa. Natomiast zasoby, którym państwo dysponuje, też odgrywają tutaj znaczącą rolę. One odgrywają znaczącą rolę w czasie wojny, chociaż oczywiście
one nie oznaczają, tu nie ma automatyzmu, to znaczy zmniejszające się zasoby Ukrainy i możliwości finansowania wysiłku wojennego nie implikują takiej oceny, że Ukraina tę wojnę przegra. Dlatego, że tak długo jak długo Ukraina otrzymuje pomoc finansową i wojskową od sojuszników zachodnich, tak długo, jeśli nie zabraknie jej woli kontynuowania wojny, jest w stanie tę wojnę prowadzić. Ten czynnik zasobu jest znacznie istotniejszy w momencie, kiedy wojna ulega zakończeniu. To znaczy, kiedy mamy do czynienia z tym, co Anglosasi mówią war termination, nie wchodząc już w model zakończenia wojny, no to przychodzi taki moment, kiedy działania wojenne ustają, albo ich intensywność spada bardzo znacząco. No i wtedy liczą się potencjały. Dzisiaj Ukraina straciła gdzieś około, to są szacunki, dlatego że dane statystyczne nie są publikowane od początku rozpoczęcia wojny, no ale uważa się, są też wypowiedzi przedstawicieli rządu ukraińskiego mówiące o tym, że Ukraina straciła gdzieś około 40% swojego PKB. Czyli dzisiejszy PKB Ukrainy to jest z grubsza licząc między 120 a 130 miliardów dolarów, bo w roku 2021 Ukraina przekroczyła poziom 200 miliardów dolarów. To jest dla porównania Polska, która przecież nie jest mocarstwem, ma PKB zbliżający się bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, do 700 miliardów dolarów. I ta strata, tej stracie PKB towarzyszy znaczący, a zdaniem niektórych dramatyczny ubytek demograficzny. Dlatego, że z Ukrainy albo wyjechało, czy uciekło przed wojną, albo zostali jakby siłowo wywiezieni przez Rosjan, około, jak się szacuje, 10 milionów obywateli. Co by oznaczało, i tu też jesteśmy zdani na szacunki, dlatego że ostatni spis powszechny na Ukrainie, jeżeli ja dobrze pamiętam, był w roku 2001. W związku z tym te dane, które funkcjonują w domenie publicznej, już Ukraina miała 40, a może nawet 42 miliony mieszkańców przed wojną, zdaniem też i ukraińskich demografów, były zawyżone. Tam pojawiają się liczby mówiące o tym, że to raczej przed wojną była liczba 38 milionów obywateli, zważywszy na znaczącą migrację o charakterze zarobkowym przede wszystkim. No, Polska nie jest przecież jedynym krajem, gdzie obywatele Ukrainy przed wojną wyjeżdżali. I od tego potencjału demograficznego no, należy odjąć te 10 z grubsza licząc milionów obywateli. Nie rozstrzygam kwestii strat wojennych, bo one w tym bilansie demograficznym są istotne, ale nie dominujące. Tu co innego jest ważniejsze. A mianowicie z Ukrainy wyjechały głównie młode kobiety z dziećmi. To jest dość powszechna wiedza. Młode kobiety, które mogą jeszcze mieć dzieci. Demografowie mówią o tak zwanym wieku rozrodczym. Nie jest to ładne określenie, ale nim się wszyscy posługują, co oznaczałoby, że kluczowe z punktu widzenia przyszłości i demograficznej, ale też i gospodarczej, bo przecież PKB jest wprost związany z wielkością populacji, jest kwestia tego, czy ci, którzy opuścili Ukrainę w czasie wojny, powrócą z powrotem wtedy, kiedy działania wojenne ustaną. I tutaj obraz, który się wyłania z szeregu badań opinii publicznej, też i tych przeprowadzanych w środowisku uchodźców ukraińskich, no jest niejednoznaczny. To znaczy mamy do czynienia z takim deklaratywną chęcią powrotu w momencie zakończenia działań wojennych znaczącej części tych, którzy z Ukrainy wyjechali, ale pogłębione badania socjologiczne pokazują, że niemała część tych uchodźców, no już mówiąc w pewnym uproszczeniu, zapuszcza korzenie w tych państwach, w których się znajduje. Następuje ich stabilizacja życiowa, następuje integracja z tymi społecznościami, w których oni
się znaleźli. No i tu się pojawia kluczowe pytanie, mianowicie takie, jaka część tych uchodźców wróci na Ukrainę? Bo to jest w gruncie rzeczy pytanie o to, czy Ukraina po zakończeniu już aktywnej fazy wojny będzie w stanie przeżywać to, co było udziałem wszystkich państw po wojnach, czyli czy będzie w stanie przeżywać boom demograficzny. Do tej pory historycznie rzecz biorąc tak to wyglądało, że przyrost naturalny znacząco spadał w czasie działań wojennych, co jest dość naturalnym procesem związanym z ogólną destabilizacją życiową. I dzisiaj to zjawisko też ma miejsce. I to nie tylko na Ukrainie, również i w Rosji mamy do czynienia ze znaczącym spadkiem tak zwanego współczynnika zastępowalności pokoleń. Na Ukrainie dzisiaj on jest poniżej jednego. Żeby następowało proste zastąpienie pokoleń, to musi być 2,1. W Rosji ten spadek był nieco mniejszy, ale też istotny. Pytanie, które trzeba w tym kontekście postawić, to mianowicie, co będzie, jeśli Ukraina jakby nie będzie w stanie skłonić tych swoich obywateli, którzy z Ukrainy wyjechali, do powrotu. To będzie oznaczało, że jeżeli to przeważającej części są kobiety w takim wieku, kiedy mogą mieć dzieci, to po pierwsze dołączą do nich mężczyźni, którzy są dzisiaj na froncie. A w związku z tym może być tak, że ten ubytek demograficzny jeszcze się pogłębi. No ale nawet jeśli założyć, że znacząca część tych ludzi wróci, no to ten potencjał demograficzny Ukrainy w porównaniu z sytuacją przedwojenną będzie w istotny sposób mniejszy. A to z kolei oznacza, że odbudowa ukraińskiego PKB w tych niekorzystnych warunkach geostrategicznych może być procesem wolniejszym niż się zakłada. Możemy mieć też do czynienia ze znaczącymi napięciami o charakterze społecznym. No, już dzisiaj na Ukrainie są zjawiska, które są zjawiskami w sensie społecznym niekorzystnymi. No, na przykład utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia, gdzieś około 30-procentowy. To jest spowodowane wojną, no ale to jest też spowodowane nie tylko zniszczeniami, ale przesunięciem całego potencjału przemysłowego choćby do zachodniej części Ukrainy, ale również do Polski i państw ościennych. Więc w tym sensie te czynniki, o których mówię, czynnik demograficzny, czynnik bezpieczeństwa, skala zniszczeń, będzie powodowało, że to, o czym my mówimy dość optymistycznym tonie, myśląc o odbudowie Ukrainy, będzie i trudniejsze, i tempo tej odbudowy może być mniejsze niż się przyjmuje, czy niż się zakłada. I teraz musimy kilka słów powiedzieć o tempie odbudowy Ukrainy, bo tu mamy do czynienia z kilkoma założeniami. No, Bank Światowy, jego analitycy obliczyli kilka tygodni temu, że Ukraina jest w stanie wrócić do poziomu roku 2021, jeśli chodzi o wielkość PKB, w roku 33. Czyli w 33 roku Ukraina będzie miała w świetle tych ocen 200 miliardów dolarów PKB. Optymistyczne założenia rządu ukraińskiego, który zakłada, że ten proces może być szybszy, mówią o tym, że oni będą to w stanie osiągnąć w roku 2030. Czyli mamy tutaj do czynienia z różnicą 3 lat. Przy założeniu, że wojna kończy się dzisiaj. Umownie rzecz biorąc w jakiejś przewidywalnej perspektywie. A nie jest wojną trwającą jeszcze przez lata, bo wojna trwająca przez lata tę sytuację z Ukrainy pogarsza. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że to w sposób bezpośredni dotyka podstawowego interesu Polski, przynajmniej tak jak ja go rozumiem, a mianowicie tego, czy Ukraina może być państwem, które będzie czynnikiem bezpieczeństwa regionalnego. U nas jest takie myślenie, że Ukraina, co udowodniła w praktyce siłą swojego oporu, może być tym czynnikiem budowania systemu powstrzymywania Rosji.
Założenia są, w pewnym uproszczeniu mówiąc, następujące. Rosja się w gruncie rzeczy nie zmienia. W związku z tym jedynym realnym czynnikiem odstraszania i powstrzymywania jest potencjał wojskowy. Ukraina ten potencjał wojskowy jest w stanie zmobilizować, co już udowodniła. No a w związku z tym Ukraina w przyszłości ma istotną rolę do odegrania, jeśli chodzi o budowanie silnej wschodniej flanki NATO. Ukraińcy również mają tego świadomość, zresztą ten argument wykorzystują, budując pewną presję na świat zachodu. Minister Kuleba ostatnio opublikował taki artykuł w Foreign Affairs i on tam wprost postawił tezę, ciekawą, warto o niej dyskutować, że to NATO bardziej potrzebuje Ukrainy niż Ukraina NATO, dlatego że bez Ukrainy Sojuszowi Północnoatlantyckiemu trudno będzie zbudować potencjał wojskowy na wschodniej flance, który będzie gwarantował skuteczną politykę odstraszania Rosji. Ja bym był skłonny się z tym poglądem zgodzić. Może nam jeszcze starczy czasu, żeby o tym później porozmawiać. No ale jest rzeczą oczywistą, że Ukraina, mająca trudności z odbudową potencjału wojskowego, potencjału gospodarczego i będąca nadal państwem znacząco biednym, no bo proszę zwrócić uwagę, że nawet jeśli przyjąć ten optymistyczny scenariusz rządu Szmyhala, iż w roku 2030 Ukraina będzie miała 200 miliardów PKB dochodu narodowego, no to zakładając dotychczasowe tempo rozwoju gospodarki polskiej, my powinniśmy mieć pewnie już gdzieś koło 900. Czyli będziemy mieli czterokrotną różnicę, jeśli chodzi o poziom wydolności, również i finansowej wydolności gospodarki. Jedno nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości. Znaczy państwo, które ma 200 miliardów dolarów PKB, nie będzie Izraelem Wschodu. To znaczy nie będzie państwem, które będzie w stanie utrzymać, wyposażyć, utrzymać siły zbrojne liczące 350 tysięcy żołnierzy w standardach natowskich. To jest po prostu niemożliwe. Izrael wydaje rocznie na utrzymanie, już nie mówię o zakupach sprzętowych, na utrzymanie swoich sił zbrojnych gdzieś około 20 miliardów dolarów. Ukraina z 200-miliardowym PKB nie jest w stanie 10% swojego PKB przeznaczać tylko i wyłącznie na siły zbrojne. To jest po prostu zupełnie niemożliwe. No a to oznacza, że ten potencjał wojskowy Ukrainy, oczywiście on będzie odbudowywany, to co do tego nie ma wątpliwości, no tylko że po pierwsze to może być wolniejszy proces niż dzisiaj zakłada, po drugie ten potencjał może być mniejszy właśnie ze względu na ograniczenia budżetowe, po trzecie znaczącą część tych nakładów będą musieli ponosić sojusznicy Ukrainy. No, innej możliwości nie ma. Już dzisiaj połowę budżetu Ukrainy, 38 miliardów dolarów w tym roku, pokrywane jest z subwencji państw zachodnich. A w związku z tym, jeżeli mówimy o zakończeniu wojny, to musimy się też pytać, w jakim stanie Ukraina z tej wojny wyjdzie. Bo to wpływa na stanowisko w charakterze politycznym państw sojuszniczych i ocenę, czy w interesie Polski leży przedłużająca się wojna na Ukrainie, czy w interesie Polski leży relatywnie szybkie, co nie oznacza w czasie najbliższych dni, no ale w dającej się przewidzieć perspektywie zakończenie tej wojny. Ja stawiam w oparciu o te dane tezę, że w naszym interesie leży relatywnie szybkie zakończenie wojny. Na warunkach ukraińskich najlepiej by było. To znaczy na warunkach takich, kiedy Ukraina odzyskuje kontrolę nad Krymem, bo o tym wymiarze strategicznym mówiłem, albo przynajmniej doprowadza do tego, że Krym jest obszarem zdemilitaryzowanym. Z punktu widzenia interesu polskiego, zabrzmi to brutalnie, ale jest rzeczą drugorzędną, czy Ukraina odzyska całość swoich terenów w Donbasie, czy nie odzyska. To jest kluczowo istotne dla Ukrainy, dla społeczeństwa ukraińskiego, ale
nasze interesy nie są tożsame. Nasze interesy są, one się znacząco pokrywają w pewnych obszarach. Ja jestem zwolennikiem, to nie jest żadna tajemnica, bardzo głębokiej współpracy polsko-ukraińskiej. Natomiast nie należy mylić współpracy z tożsamością interesów. W niektórych obszarach nasze interesy są różne, dlatego że przedłużająca się wojna, wojna na wyniszczenie, wojna ze znaczącymi stratami w substancji gospodarczej Ukrainy będzie powodowała, że to my będziemy ponosili większe ciężary związane z koniecznością wojskowego umocnienia tej całej konstrukcji, którą się określa mianem wschodniej flanki NATO. Wschodnia flanka NATO, czy wschodni front NATO, jak mówi generał Hodges, no, uległ ostatnio znaczącej rozbudowie, dlatego że już przez sam fakt wejścia Finlandii do NATO, granica między Rosją a NATO uległa podwojeniu. No, a jeśli jeszcze dodamy do tego granicę między Polską a Białorusią, to jeszcze mamy tutaj do czynienia z pogłębieniem tej sytuacji. No i w związku z tym pojawia się kluczowe z punktu widzenia też interesu Polski pytanie, jak ma wyglądać ten docelowy model bezpieczeństwa. No bo jeżeli zgodzimy się z faktem, czy zgodzimy się z tezą, bo to jeszcze nie jest fakt, z tezą, że należy zmienić politykę wobec Rosji, czyli należy budować skuteczną politykę odstraszania, a robi się to przede wszystkim przez dysponowanie odpowiednim potencjałem wojskowym, no to nie ulega wątpliwości, że ten kierunek na rozbudowę potencjału wojskowego w całym obszarze Europy Środkowej i Europy Północnej jest kierunkiem z tej perspektywy słusznym. Tym bardziej, jeśli mówi się o zmianie modelu obrony wschodniej flanki. No bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takimi lekkimi, słabymi siłami działającymi w ramach formuły Tripwire Forces, ekspedycyjnymi w gruncie rzeczy w państwach bałtyckich. Te batalionowe grupy bez istotnego zaplecza pancernego, wielonarodowe, one mają być rozwijane do poziomu brygady. To nie najlepiej idzie, to dobrze o tym wiedzą Litwini, bo oni liczą na to, że Niemcy będą rozbudowywać swoją obecność na Litwie, ale i na Łotwie, i w Estonii sytuacja nie wygląda wcale lepiej. Kanada, która jest państwem ramowym, jeśli chodzi o tą batalionową, a docelowo brygadową grupę, nie jest w stanie przysłać dodatkowych żołnierzy, bo doświadcza niezwykle głębokiego kryzysu rekrutacyjnego. W Kanadzie była zawieszona w czasie COVID-u przez 2 lata rekrutacja do ich sił lądowych, odwiesili ją w 2021 roku i udało się pozyskać połowę tych, których planowano pozyskać. Kanada nie ma po prostu ludzkiego potencjału w siłach zbrojnych, żeby być w stanie powiększyć swoją obecność na Łotwie do poziomu brygady, z poziomu obecnego. Zresztą nawet nie chce tego robić, nawet jakby nie chce podnieść wydatków do wielkości tych 2% PKB. Moglibyśmy tu omawiać sytuację we wszystkich krajach, liczących się wszystkich krajach natowskich i jeśli to będzie dla Państwa interesujące, to jestem gotów o tym mówić, może w tej części pytań. Natomiast dzisiaj, generalnie rzecz biorąc, mamy do czynienia z sytuacją, która w pewnym skrócie wygląda tak. Na poziomie dokumentów strategicznych NATO mówi się o zmianie formuły obrony wschodniej flanki. Biden mówi, że nie oddamy cala kwadratowego terytorium natowskiego, co by zakładało tak zwaną strategię deterrence by denial, czyli dość zasadniczo zmieniony model obrony wschodniej flanki w porównaniu z tym, o czym się mówiło i co się planowało przed wojną na Ukrainie. Ten model przedwojenny, on w gruncie rzeczy sprowadzał się do tego, że Rosjanie atakują. Te siły, najczęściej uważało się, że oni będą atakowali w państwach bałtyckich. Najczęściej mówiło się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest atak na Łotwę,
albo na Litwę, to było wymiennie traktowane w czasie różnych gier wojennych, analizowano te scenariusze. Siła wojskowa państw bałtyckich i siła wojskowa tych formacji natowskich obecnych w ramach wysuniętej obecności no była niewspółmiernie mała do potencjału rosyjskiego. Tu w ogóle nie ma porównania z tym potencjałem, który byli w stanie przeciwstawić Rosjanom Ukraińcy, a w związku z tym zakładano, że ten opór, nawet najbardziej heroiczny, będzie oporem, który zostanie złamany. Państwa bałtyckie będą najprawdopodobniej okupowane przez Rosję, a w związku z tym NATO przygotowywało się na jakby dwie wojny. Wojnę pierwszą, gdzie głównym celem sił było opóźnienie marszu wojsk rosyjskich. Ja mówię o państwach bałtyckich, ale Polska była też elementem tego scenariusza, bo atak na obszary na wschód od Wisły też był bardzo często analizowany i oceniano prawdopodobieństwo i skuteczność rosyjskiego uderzenia również na tym kierunku. I ta faza wojny, upraszczając nieco, była wojną przegraną, łączącą się z okupacją rosyjską terenów przez nich zajętych. I potem następowała druga faza wojny, czyli mobilizacja sił natowskich, przerzucenie do Europy tych ciężkich dywizji amerykańskich. Pamiętajmy, że Amerykanie nie mają nawet jednego czołgu w Europie i następowałaby kontrofensywa, która w konsekwencji miała doprowadzić do wyparcia wojsk rosyjskich. No, nie chcę dyskutować, czy te scenariusze były scenariuszami korzystnymi, niekorzystnymi i nie chcę dyskutować kwestii ich racjonalności, również w sensie interesów państw, które podlegałyby tej, znalazłyby się w ogniu w gruncie rzeczy dwóch wojen, tej pierwszej obronnej i tej drugiej związanej z wyparciem wojsk rosyjskich. No ale dzisiaj wiadomo, bo są też takie deklaracje, no i mamy doświadczenia wojny ukraińskiej, że to nie jest scenariusz odpowiadający istotnym interesom, a właściwie fundamentalnym interesom zarówno państw bałtyckich, jak i innych państw na wschodniej flance NATO. Notabene strategia obrony Finlandii, jeszcze zanim weszła do NATO, też w gruncie rzeczy była oparta o tego rodzaju zasadę. Znaczy Finowie jeszcze tu korzystali z pewnych przywilejów związanych z trudnymi warunkami topograficznymi tego granicy fińskiej. W przeciwieństwie do nas często oni chcieli oddawać pustą przestrzeń. No i bo potrzebowali czasu na mobilizację znaczących sił rezerwowych. Tam się oceniało w Finlandii, że do miesiąca te 280 tysięcy rezerwistów powinno zostać zmobilizowane i wtedy te siły, które przyjmują pierwsze natarcie Rosjan, opóźniając ich marsz, oczywiście zadając maksymalne straty, bo to też o to chodziło, one wytrzymają ten pierwotny napór, a Finowie będą w stanie zmobilizować swoje siły. Polska jest zupełnie w innej sytuacji, no choćby z tego powodu, że Finowie mają rezerwy, a my rezerw nie mamy. My mamy armię jednorazowego użytku, to znaczy jak te 60 tysięcy wojsk lądowych zostanie wyeliminowanych z wojny, to nie ma rezerwistów, którzy mogliby wejść w ich miejsce. Taki jest dzisiejszy stan naszych sił zbrojnych. Ale zostawmy to, bo jest rzeczą oczywistą po doświadczeniach ukraińskich, po doświadczeniach Irpienia, Buczy, ale też i po analizach tego, co Rosjanie zrobili, bo to, co jest istotne, to nie są istotne jednostkowe przypadki niezwykłej brutalności Rosjan, tylko istotne jest to, że oni w ten sposób zaplanowali swoją operację. Są dokumenty sztabowe, są analizy brytyjskie, na przykład think tanku Rusi, którego analitycy uważają, że Rosjanie założyli, iż wyeliminują, czyli wymordują gdzieś od 7 do 12% populacji zajętych terenów. Powtórzą w gruncie rzeczy to, co robili już w czasie II wojny światowej, jakby likwidując
całą tą warstwę społeczną, która może być pewnym szkieletem budowania oporu na zajętych terenach. W związku z tym no, jest rzeczą oczywistą, o czym mówiła choćby premier Kallas, premier Estonii, że ten scenariusz prowadzenia wojny obronnej przez państwa bałtyckie jest scenariuszem z perspektywy tych państw no, nie do przyjęcia obecnie, bo on grozi, że być może NATO wyzwoli te tereny, tylko że już narodu estońskiego może nie być, no bo też musielibyśmy tu zwrócić uwagę, o jakich liczbach mówimy. Estończyków jest 1,5 miliona, o ile dobrze pamiętam, z tego chyba 90% mieszka w Tallinie i okolicach. I mamy tam też znaczącą mniejszość rosyjską. Więc scenariusz obrony wschodniej flanki NATO, tak jak to było planowane przed wojną, jest dzisiaj scenariuszem nie do przyjęcia i z tego też powodu mówi się o zmianie architektury bezpieczeństwa i systemu obrony. Ale żeby to było możliwe, no to trzeba dysponować odpowiednimi siłami wojskowymi. Dlatego, że jeżeli szacowano przed wojną, że na terenie państw bałtyckich powinno stacjonować około 16 brygad i to jeszcze wyposażonych w ciężki sprzęt pancerny, a nie tak jak jest to obecnie lekki, po to, żeby w ogóle mówić o prawidłowej relacji sił między tymi siłami rosyjskimi, które mogą chcieć nacierać, a siłami natowskimi, przy założeniu, że tu uniknie się sytuacji takiej decepcji strategicznej, Rosjanie nie zaskoczą, system wczesnego ostrzegania i świadomość sytuacyjna będą sprawne, no to odwoływano się w ten sposób do takiej najprostszej relacji sił 3:1. To oczywiście nie zawsze jest skuteczne, bo Rosjanie na kierunku kijowskim mieli przewagę 12:1 nad siłami ukraińskimi, a wojny nie wygrali. W związku z tym tu się nie trzymajmy tego w sposób niewolniczy, ale to jeżeli chcemy uprawiać politykę skutecznego odstraszania, czyli wpływania na rachunek strategiczny przeciwnika tak, żeby on się nie decydował na rozpoczęcie wojny, to musimy utrzymywać siły o odpowiedniej wielkości. Utrzymywanie sił takich, jak one były w państwach bałtyckich, ale też i we wschodniej części Polski, bo pamiętajmy, że nasze dywizje są na zachodzie, co też potwierdza ten dotychczasowy model obrony, jak planowano obronę. Planowano obronę na linii Wisły w gruncie rzeczy, a te podstawowe formacje ciężkie miałyby w razie czego wycofać się na teren niemiecki. Polska jest oczywiście w lepszej sytuacji niż państwa bałtyckie w takim wariancie, bo my przynajmniej mamy gdzie ewakuować ludność z terenów na wschód od Wisły. To nie jest łatwe zadanie, ale możliwe. Natomiast państwa bałtyckie miałyby z tym zasadniczy problem. No ale zakładając, że ten model odchodzi do przeszłości, no to trzeba postawić pytanie, kto ma generować te siły, które uzupełnią do poziomu niezbędności potencjał natowski na wschodniej flance, tak żeby skuteczna była polityka odstraszania i żeby w ogóle mówić o tym modelu obrony każdego cala kwadratowego ziemi. No, realia są takie, że nie ma państw, które są w stanie dzisiaj te siły zbudować. I Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, musimy mieć tego świadomość. Znaczy Polska przy obecnym systemie ochotniczej służby wojskowej, czy zawodowej, jak to się mówi, nie jest w stanie zbudować sił na poziomie deklarowanym przez przywództwo państwa polskiego. Znaczy, to nie jest możliwe, żeby w obecnej sytuacji demograficznej, skłonności młodych Polaków do wyboru ścieżki kariery w wojsku, dotychczasowym poziomie rotacji kadr, żebyśmy my mieli w realnej czasowej perspektywie, powiedzmy dziesięciolecia, szansę dojścia do poziomu realnie funkcjonujących sił zbrojnych liczonych na poziomie 300 tysięcy żołnierzy plus 50 tysięcy WOT, bo bodajże takie liczby padają. To jest bardzo łatwo obliczyć, to możemy o tym też powiedzieć. A to w związku z tym sytuacja podobna wygląda, jeśli chodzi o inne państwa. No, Wielka Brytania
Tu się w ogóle nie dyskutuje gotowości do tego rodzaju działania, no ale Wielka Brytania dzisiaj zapewne miałaby problem z uruchomieniem jednej dywizji do poziomu gotowości operacyjnej. Takie są oceny brytyjskie. Francuzi znacząco zwiększają, podobnie zresztą jak Brytyjczycy, znacząco zwiększają swoje wydatki na zbrojenia, tylko w obydwu tych przypadkach te wydatki będą przede wszystkim przeznaczane na rozbudowę, na modernizację ich zdolności jądrowych i na odbudowę, czy na budowę zdolności w tych domenach, które można z grubsza określić mianem do zdolności projekcji siły na większe odległości, czyli pewnych sił ekspedycyjnych. Francuzi, którzy są tutaj dobrym przykładem, wprost zadeklarowali, mimo tego, że chcą prawie podwoić do roku 2030 swoje wydatki na zbrojenie, oni zadeklarowali, iż nie będą rozbudowywali sił lądowych. To nie jest ich priorytetem. O Niemcach można by tutaj dużo mówić, no ale realia są takie, tu odwołuję się do dokumentu ujawnionego przez niemiecką prasę, Alfonsa Maisa, to jest główny inspektor Bundeswehry. On uważa, że jedna dywizja w gotowości operacyjnej po stronie niemieckiej to jest, optymistycznie licząc, rok 27, nie 25, tak jak się w Madrycie Niemcy zobowiązali, a dwie kolejne dywizje, bo Niemcy zobowiązali się, że będą mieli 3 dywizje w gotowości operacyjnej, to te dwie kolejne dywizje to jest rok 30 i 33. Takie są oceny niemieckiej generalicji. No zwróćmy uwagę, że te 16 brygad, o których mówiłem, tylko w państwach bałtyckich, a Finlandia, a Polska, no to są 4 dywizje. To jeżeli nie Brytyjczycy, nie Francuzi, nie Niemcy, no to któż miałby ten kontyngent wojskowy na wschodnią flankę dostarczyć? No nie ma innych kandydatów. Amerykanie też nie deklarują takiej gotowości. Nie sygnalizują gotowości przyjęcia wariantu koreańskiego, bo wariant koreański, to przecież jest powszechnie wiadomo, oznaczał stałą dyslokację kontyngentu około 30 tysięcy żołnierzy do Korei Południowej, który to kontyngent jest utrzymywany tam od zakończenia działań wojennych w ramach wojny koreańskiej, przy zupełnie innej długości linii rozgraniczenia i zupełnie innych warunkach topograficznych czy geograficznych. W związku z tym, żeby obsadzić wschodnią flankę NATO w takim schemacie, o którym mówimy, czyli tym umownym nie oddamy cala kwadratowego ziemi, no to tu trzeba by było przysyłać znakomicie większą liczbę żołnierzy. I to jest pewien problem, który wydaje się dzisiaj problemem trudnym do rozwiązania, chyba że wszystkie państwa regionu, Polski nie wyłączając, przyjmą formułę powszechnego systemu obrony. Nie należy tego mylić z systemem powszechnej służby wojskowej, bo to są niedobre konotacje z czasem PRL-u. No ale w państwach bałtyckich mamy już ten system. Ostatnio Łotwa, o ile dobrze pamiętam, przyjęła tego rodzaju legislację mówiącą o tym, że każdy obywatel, akurat na Łotwie to chyba dotyczy tylko mężczyzn. Ja tu się opowiadam za modelem izraelskim, czyli również z takim, który dotyczy kobiet. Każdy obywatel musi wnieść swój wkład w system powszechnej obronności, niekoniecznie odbywając służbę wojskową. To nie jest równoznaczne i niezbędne. I dopiero w tym modelu jesteśmy w stanie, moim zdaniem, jakby realistycznie myśleć o zbudowaniu potencjału tych 300 tysięcy żołnierzy. Ale to nie zdejmie z Polski również obowiązku znaczącego przebudowania naszego życia społecznego i życia publicznego oraz zmiany priorytetów, jeśli chodzi o wydatkowanie środków publicznych. Bo to, co nas moim zdaniem czeka w najbliższych latach,
No to jest znaczące przesunięcie wysiłku, jeśli chodzi o finanse publiczne, na obszar bezpieczeństwa, na obszar umacniania wschodniej flanki NATO, czyli też zdolności do projekcji siły, czyli też na przykład zdolności do obecności wojskowej, jeśli taka opcja będzie wchodziła w grę. Moim zdaniem nie ma innego rozwiązania, na przykład w, no, dajmy na to, na Łotwie. Myślę, że temu służyła ostatnia wizyta ministra Błaszczaka w Kanadzie, dyskusji na temat jakby podzielenia się rolą państwa ramowego na Łotwie, bo Kanada wyraźnie tutaj nie ma potencjału. To sygnalizuje tylko w ten sposób, że te decyzje o charakterze społecznym, politycznym, dotyczące życia publicznego w Polsce będą w najbliższych latach rewolucyjne i głębokie. Znaczy albo zdecydujemy się jako świadoma sytuacji wspólnota polityczna na przebudowanie naszego życia publicznego i naszego i systemu, w którym funkcjonujemy, w stronę przypominającym rozwiązania izraelskie albo innych krajów, które mają podobny system powszechnej obrony, albo mówienie o tym, że jesteśmy w stanie zbudować silną obecność wojskową na wschodniej flance NATO, na tyle silną, żeby gwarantować odstraszanie Rosji, jest hodowaniem iluzji. Nie wydaje mi się, ażeby Ukraina była w stanie zrobić to za nas. My też będziemy musieli tu w znaczący sposób wesprzeć działania Ukrainy. No i też będziemy musieli w związku z tym odgrywać rolę takiego państwa, nazwijmy to, systemowo odpowiadającego za bezpieczeństwo w naszym regionie. To razem wzięte oznacza, że czekają nas rzeczywiście zmiany o fundamentalnym charakterze albo zgoda na życie w zdegradowanym systemie bezpieczeństwa, gdzie będziemy graniczyli z państwem słabym, podlegającym wewnętrznym perturbacjom, mającym problemy z odbudową, państwem zagrożonym agresją. My też tą agresją na różnych poziomach, zarówno poniżej poziomu kinetycznego, jak i powyżej, też będziemy zagrożeni. Czyli w gruncie rzeczy, w moim odczuciu, mamy do wyboru: albo staniemy się, mówiąc w pewnym uproszczeniu, Izraelem Wschodu, no albo staniemy się tym, o czym mówią Rosjanie już w sposób otwarcie, mianowicie ich modelem jest przekształcenie Ukrainy w Afganistan Europy Środkowej, czyli państwo zdestabilizowane i zniszczone. No a Polsce przypisują w tym modelu rolę Pakistanu Europy Środkowej, czyli państwa, które ponosi konsekwencje sąsiadowania z obszarem zniszczonym, zdestabilizowanym i zdegradowanym. I moim zdaniem to są generalnie dwie drogi. Ja nie wierzę w to, że historia wróci do czasu sprzed wojny. Znaczy do tych czasów przedwojennych moim zdaniem już nie wrócimy. No a to po prostu wymaga, tak ja uważam, bardzo świadomego i głębokiego podejścia i poważnej debaty i rozmowy na temat tego, co należy w najbliższym czasie zrobić. Dziękuję. Tak, to ja w takim razie otwieram sesję pytań. Pan redaktor ma tutaj pierwsze pytanie. Proszę bardzo. Czy nakreślił Pan interesującą wizję dotyczącą przyszłości? Zabrakło mi jednak jednego elementu. Ile mamy czasu do zbrojenia? Ile czasu Rosji może zająć odbudowa potencjału po klęsce militarnej na Ukrainie? Tak, żeby zdobyć agresję, chociażby nawet ograniczonym. A to jest kwestia dość ożywionych dyskusji, bo powinniśmy wyjść najpierw od tego, no, od definicji samej agresji. Dlatego, że niemała część analityków amerykańskich, ale też i oficerów wywiadu, to niedawno w kongresie były przesłuchania
szefa wywiadu wojskowego i też Avril Haines, czyli minister nadzorującej wszystkie służby wywiadowcze amerykańskie, pojawia się taka teza, iż po pierwsze Rosja w sensie potencjału konwencjonalnego słabnie w wyniku wojny. Co jest dość oczywiste, to nawet nie wymaga specjalnego udowadniania. No, Rosja część tego potencjału utraciła, a w związku z tym ci, którzy tą tezę formułują, uważają, że będzie w najbliższym czasie kładła nacisk na te metody oddziaływania poniżej progu wojny kinetycznej, czyli działania w szarej strefie, i jest wiele sygnałów o tym, że ona się do tego przygotowuje. No, mamy do czynienia z, nie wiem, z mapowaniem instalacji podmorskich, zarówno na Morzu Bałtyckim, jak i na Morzu Północnym przez rosyjskie statki i okręty. Mamy do czynienia z takimi działaniami o charakterze prowokacyjnym, mamy też do czynienia z pewnymi niebezpiecznymi, jak się wydaje, trendami polegającymi na umocnieniu współpracy między Chinami a Rosją. I ci, którzy taką tezę głoszą, mówią, że Rosjanie, mając mniejsze możliwości oddziaływania o charakterze wojskowym, większy nacisk w pewnym czasie, tu kwestia, jaki to jest czas, jest jakby drugim zagadnieniem, będą kładli większy nacisk na właśnie oddziaływania asymetryczne, co oznacza większą presję i częstsze próby destabilizowania sytuacji w państwach, które oni uznają za państwa wrogie czy kluczowe z punktu widzenia pewnej generalnej wizji geostrategicznej, którą Rosjanie mają. Tego też nie mówiłem, ale tu nie ma wątpliwości, że Polska jest na czele ich listy, że tak powiem, celów w tym zakresie. Oni zresztą uważają, że to nawet niedawno jeden z ekspertów klubu wałdajskiego, Andrzej Suszencow, notabene dziekan największego wydziału moskiewskiego MGIMO, a to tautologia, MGIMO, napisał taki artykuł, w którym twierdzi, że to Polska jakby uzyskuje pozycję kształtowania polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodzie, co jest jego zdaniem pochodną słabości intelektualnej i braku inicjatywy politycznej liderów państw Europy Zachodniej. To nie jest kwestia ocen powodów takiej sytuacji, to jest kwestia diagnozy po stronie rosyjskiej, którzy Rosjanie uważają, że w gruncie rzeczy Polska buduje w sensie politycznym, wespół z państwami bałtyckimi i wespół z Ukrainą, taki kordon sanitarny, który miałby Rosję odgrodzić od Europy. Oni uważają, że to jest sprzeczne z ich interesami strategicznymi, a w związku z tym Polska z pewnością będzie jednym z głównych celów tego rodzaju oddziaływania. I drugim obszarem, na który Rosja ich zdaniem położy większy nacisk, no to jest ten obszar jądrowy, czyli różne formy wywierania presji, używania argumentacji z tej domeny, wycofywania się z kolejnych porozumień. Niedawno padały deklaracje, że Rosja może odejść od jednostronnego moratorium na produkcję środków przenoszenia broni jądrowej. Mowa jest o rakietach. Oni kilka lat temu takie deklaracje składali. Ja nie rozstrzygam, czy oni ich przestrzegali, ja tylko mówię o pewnej polityce narracyjnej. W związku z tym uważa się, że w tych dwóch obszarach Rosja zwiększy swoją aktywność, co wcale nie musi oznaczać, że będziemy mieli więcej spokoju, możemy mieć więcej problemów, tak jak z tą rakietą niedawno pod Bydgoszczą odkrytą. No i tu się pojawia też druga kwestia, zupełnie zasadnicza, mianowicie w jakim czasie Rosjanie są w stanie odbudować swój potencjał wojskowy, no przynajmniej do poziomu sprzed wojny na Ukrainie, bo oni jakby deklarują gotowość takiego działania. Minister Szojgu w grudniu ubiegłego roku na takim rozszerzonym kolegium Ministerstwa Obrony, w którym uczestniczył Putin, deklarował rozbudowę stanu osobowego rosyjskich sił zbrojnych do poziomu 1,5 miliona etatów, tak to określmy, czyli znaczący skok w porównaniu z okresem przedwojennym. Czyli wola pójścia w tą stronę
w Rosji istnieje, pozostaje pytanie o zdolności, czyli na ile ich potencjał gospodarczy, demograficzny i inny pozwala na myśleniu, że oni są w stanie dokonać takiej odbudowy. Oczywiście przy założeniu, że wojna się kończy w jakiejś nieodległej perspektywie. No, ja bym się tu odwołał do deklaracji szefa wywiadu wojskowego Stanów Zjednoczonych. Zakładam, że on nie jest człowiekiem rzucającym słowa na wiatr. I on powiedział, że jego zdaniem to jest czas od 5 do 10 lat. Świadomie przytaczałem te daty dotyczące choćby potencjału ukraińskiego, no bo nawet zakładając, że to jest 10 lat, no to mamy do czynienia z rokiem 2033, kiedy Rosja jest już w świetle tych ocen, dysponuje potencjałem wojskowym porównywalnym ze stanem przed wojną. Tylko uważa się też, takie dyskusje w kręgach wojskowych amerykańskich też są prowadzone, że Rosja już nie będzie odbudowywała tej armii w takim samym kształcie, to znaczy nie postawi na te tak zwane batalionowe grupy, etc., etc., czyli nie, bo Rosja podobnie jak państwa Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone budowała armię obliczoną na krótką wojnę, której głównym celem tych sił zbrojnych była zdolność do szybkiego działania, szybkiego wejścia do wojny. Zakłada się, że Rosja będzie już budowała inną, nową armię. No i też czyni się takie założenia, moim zdaniem roztropne, że Rosjanie będą jednak uczyć się na swoich błędach, czyli nie zbudują struktury, która będzie już w założeniu źle skonstruowana. Oni zakłada się, że zbudują lepszą armię. Rosjanie mają doświadczenie w tym zakresie. No, 5-10 lat, tak? Mówi się o 5 do 10 latach. No i to trzeba zestawić ze zdolnością Zachodu do zbudowania tej nowej formuły obrony na wschodniej flance i zdolnością Ukrainy do odbudowania zarówno swojej gospodarki, swojego potencjału demograficznego, jak i w konsekwencji swoich sił zbrojnych. A tu mamy do czynienia w moim odczuciu ze znaczącym ryzykiem pewnej asynchroniczności. To znaczy Rosjanie mogą szybciej być w stanie osiągnąć taką sytuację niż Zachód. Przynajmniej patrząc na tempo tych działań, które zostały zadeklarowane w Madrycie już prawie przed rokiem. No niewiele się w tym czasie zmieniło. I to mnie osobiście napawa niepokojem. Dlatego, że my też mamy taki asynchronizm podejścia, jeśli chodzi o ocenę sytuacji w naszym obozie sojuszniczym. To dla państw Europy Środkowej, dla Skandynawów to są kwestie, które nie cierpią zwłoki. Tutaj należy szybko działać. Ten rachunek wygląda zupełnie inaczej, jeśli chodzi o państwa tej starej części Europy, a to pociąga za sobą znacznie mniejszą skłonność do wydawania znaczących pieniędzy na odbudowę potencjału wojennego. No już trywializując, Francuzi nie do końca wiedzą, dlaczego mają zmniejszać czy pogarszać jakość swojego życia po to, żeby bronić państw bałtyckich czy Polski. Do tego to się sprowadza. I to jest zasadniczy problem, który też będziemy musieli przezwyciężyć. Kolejne pytanie proszę w takim razie. Proszę bardzo. Troszkę głośniej proszę. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ja nawet sobie zapisałem przed spotkaniem, że powinienem coś o tym powiedzieć, ale ominąłem ten temat, więc dziękuję, bo teraz podpowiem. Otóż ja uważam, że po pierwsze nie ma żadnych sygnałów, które by
świadczyły o tym, że to jest scenariusz realistyczny. Znaczy, że Rosja, że napięcia wewnętrzne w Rosji są na tyle duże, iż to grozi rozpadem tego państwa. Ja nie wykluczam takiego scenariusza w przyszłości, ale dzisiaj wydaje się on dość mało prawdopodobny. Ale tu jest jeszcze druga, istotniejsza sprawa. Mianowicie, ja bym dość prowokacyjnie postawił pytanie, czy ten scenariusz rozpadu Rosji jest scenariuszem, który leży w interesie Polski. Bo ja mam co do tego bardzo poważne wątpliwości. Dlatego, że po pierwsze, i to właściwie mogłoby już zamknąć całą kwestię, nasi sojusznicy mają na ten temat zupełnie inny pogląd. Amerykanie uważają, że scenariusz rozpadu Rosji jest scenariuszem z punktu widzenia ich interesu strategicznego groźnym. Po pierwsze dlatego, że trudno optymistycznie założyć, że ten scenariusz rozpadu będzie scenariuszem pokojowym. Raczej należy założyć, że będzie scenariuszem wojny domowej w Rosji, albo przynajmniej destabilizacji. Co oznacza, że znów pojawi się kwestia tego, kto będzie kontrolował rosyjski potencjał jądrowy, a ta kwestia w sposób zasadniczy modelowała politykę amerykańską po roku 91, czyli po rozpadzie ZSRR. Ale nawet zakładając, że tu nie ma tych ryzyk, one są i one są dość czytelne, no to też musimy mieć świadomość, że scenariusz wojny domowej w Rosji oznacza scenariusz przeniesienia części tych napięć na państwa sąsiednie. Ucieczka ludzi, napływ zaopatrzenia, działanie elementu kryminalnego, celowe działanie tych, którzy będą walczyć o władzę w Rosji, no będzie z pewnością oddziaływało na Polskę. Więc ten scenariusz przenosi część tych napięć na Polskę. No i jest postrzegany, moim zdaniem, przez Amerykanów przede wszystkim jako niesłychanie groźny z punktu widzenia ich zasadniczego interesu narodowego, jakim jest polityka powstrzymywania Chin. Oni mianowicie uważają, że jeżeli Rosja zacznie się rozpadać, no to w efekcie powstanie duża liczba trudnych do kontroli, niestabilnych wewnętrznie państw, trochę przypominających państwa Azji Środkowej po 1991 roku. Tymi państwami prawdopodobnie będą rządzili ludzie o takim, powiedziałbym, jeszcze bardziej autorytarnym konstrukcie niżli Putin, czy wręcz kryminalnym. Zresztą w Rosji to się dość często przeplata. No ale zasadniczym problemem z punktu widzenia amerykańskiego jest to, że Chiny będą w stanie narzucić części tych państw, które mogą się wyłonić z tej rozpadającej się Rosji, nawet gdyby zakładać, że to będzie proces aksamitny, oni narzucą im swoją dominację. Tak jak narzucają obecnie państwom Azji Środkowej, bo korzystają z tego, że Rosjanie słabną. A to może oznaczać, z punktu widzenia Ameryki, no, że Chiny znakomicie wzmocnią się surowcowo, gospodarczo, też i wzmocnią swoje możliwości strategiczne, bo będą wtedy kontrolowały właściwie, czy mogą kontrolować cały obszar zarówno Dalekiego Wschodu, jak i Syberii. To nie jest scenariusz, który jest traktowany w Stanach Zjednoczonych jako optymalny z punktu widzenia strategii rywalizacji z Chinami a ta strategia zakłada, o czym się przecież mówi otwarcie, perspektywę nawet starcia o charakterze wojennym z Chinami. A ponieważ ja nie dyskutuję, czy ten pogląd amerykański jest słuszny, ja tylko, no ale przyjmuję założenie, że Amerykanie chyba lepiej niż my wiedzą, jaki jest ich interes narodowy. Dzisiaj ten pogląd jest poglądem dominującym w Ameryce i dlatego tak wiele się dyskutuje o tym, czy Rosji nie uda się odwrócić. Pewną formułą tej dyskusji jest też to, co Amerykanie stawiają, czyli liczenie na demokratyczne zmiany w Rosji. No bo to jest w gruncie rzeczy formuła odwrócenia Rosji. Tak? Jeżeli w Rosji rządzi rząd demokratyczny, no to siłą rzeczy Amerykanie uważają, że to będzie rząd prozachodni.
To jest formuła odwrócenia Rosji, zerwania tego aliansu strategicznego między Rosją a Chinami, czy bliskiej współpracy. Scenariusz podziału Federacji Rosyjskiej to jest raczej danie Chinom możliwości pozyskania dość łatwego znaczących zasobów. A jeżeli Amerykanie tak myślą, i to jest w moim odczuciu najważniejsze w tym wszystkim, to prawdopodobieństwo, że reakcją Zachodu na rozpoczęcie procesu dezintegracji Rosji będzie powtórzenie pewnego modelu zachowania, który obserwowaliśmy w 1991 roku, to prawdopodobieństwo jest większe niż prawdopodobieństwo polityki polegającej na pogłębianiu tych tendencji rozpadu. Czyli inaczej rzecz biorąc, jeżeli zaczną się jakieś, obiektywnie rzecz biorąc, one mogą mieć charakter naturalny, procesy dezintegracyjne w Federacji Rosyjskiej, to ja uważam, że Zachód, zaniepokojony perspektywą tej sytuacji, postawi na politykę wzmacniania Rosji. Politykę nie Putina, ale politykę być może stawiania na jakąś formułę prozachodniego lidera, który jednak będzie musiał uwzględniać specyfikę lokalną, no to, że Rosjanie są nacjonalistami, w związku z tym on też nie będzie mógł abstrahować od takiej postawy. Dlatego między innymi Zachód wspierał Jelcyna i dlatego mieliśmy przecież memorandum budapesztańskie, bo taka była linia polityki Zachodu. Ten model reakcji na trendy dezintegracyjne w Rosji moim zdaniem jest dzisiaj najbardziej prawdopodobny, a to oznacza, czy to może oznaczać, że część tych zasobów, które powinny być skierowane na odbudowę Ukrainy i budowę silnej obecności wojskowej na wschodniej flance NATO, zostanie przekierowane na model wspierania prodemokratycznych zmian w Rosji. Ja nie wierzę w prodemokratyczne zmiany w Rosji, natomiast wierzę w silną Europę Środkową, silną również z wojskowego punktu widzenia. I z tej perspektywy rozpoczęcie jakichś procesów dezintegracyjnych w Rosji będzie działało na naszą niekorzyść. Bo jeżeli uważamy, że powinniśmy umocnić się wojskowo w naszej części Europy i umocnić i odbudować Ukrainę po to, żeby ona była jednym z elementów tego bastionu, który odgrodzi Rosję od Europy, bo w efekcie tych zmian będzie rosła rola Europy Środkowej w pewnym ogólnym balansie czy ogólnej relacji sił, tak jak rosła rola Niemiec Zachodnich w czasie zimnej wojny, dlatego że to wynikało z ich strategicznego położenia. Dzisiaj w takim położeniu znajduje się Polska. No to jeżeli uważamy, że ten scenariusz obiektywnie rzecz biorąc działa na korzyść, czy leży w interesie Polski, to nie leży w interesie Polski kierowanie zasobów Zachodu na wspieranie reform prodemokratycznych w Rosji. Bo wtedy my nie zbudujemy naszego potencjału, my nie zbudujemy potencjału, nie odbudujemy Ukrainy, nie zmienimy relacji sił w ramach bloku zachodniego i nie staniemy się jakby istotnym elementem nowego systemu, który się kształtuje. Postawienie na demokratyczne zmiany w Rosji, używam tu pewnego hasła oczywiście, jako na alternatywę scenariusza rozpadu, jest w gruncie rzeczy postawieniem na peryferyzację Europy Środkowej. Ukraina była peryferium systemu światowego przez dziesięciolecia właśnie z tego powodu. Bo Zachód, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Europa Zachodnia uważali, że Rosja jest jakby głównym przedmiotem ich troski, co skutkowało brakiem polityki wobec Białorusi, skutkowało brakiem polityki wobec Ukrainy i aprobowaniem sytuacji, że Rosjanie rozgrywają tam swoją grę. Paradoksalnie moim zdaniem w naszym interesie jest to, powiem tu herezję, żeby w perspektywie krótkiej Putin się utrzymał w Rosji. W perspektywie krótkiej, czyli powiedzmy dziesięciolecia, tak, bo ten czas będzie nam potrzebny na zbudowanie twierdzy Polska, tak określmy sobie to, co nas być może czeka. I po tym czasie,
Kiedy zostanie zbudowany nowy system równowagi, nowa relacja sił ze znacząco większym udziałem Europy Środkowej, kiedy Ukraina będzie elementem tej nowej relacji sił, no to wtedy scenariusz rozczłonkowania Rosji jest scenariuszem, który, zakładam, może obsługiwać polskie interesy narodowe i interesy Europy Środkowej. Ale nie teraz i nie w perspektywie najbliższego dziesięciolecia. Jeszcze nawiązując do tego pytania, pan śledzi a także amerykańską myśl strategiczną i czy w tej myśli pojawiają się głosy, które ja bym tak streścił na użytek tylko tutaj naszego zebrania, tak bardzo w sposób potoczny, niefachowy, wymiany Tajwanu na kraj usuryjski. To znaczy, czy pojawiają się głosy takie, że proponujemy Chinom utracone terytoria w XIX wieku, tu chodzi oczywiście nie tylko o kraj usuryjski, bo utracili znacznie więcej, tak? Do Bajkału, można powiedzieć. W zamian za to Chiny rezygnują z unifikacji, znaczy z podboju Tajwanu i powiedzmy sobie ekspansji na południu. Także zamiast blokujemy im ekspansję na południe, a w zamian za to dajemy wolną rękę ekspansji na północ i że byłby to jakiś taki niepisany, można powiedzieć, niepisany pakt amerykańsko-chiński. Czy takie głosy się pojawiają? Bo ja nie wiem, ale wiem, że pan śledzi tutaj tę dyskusję. Nie, ja się nie spotkałem z tego rodzaju tezami. One są na poziomie publicystycznym być może interesujące, natomiast na poziomie politycznym zupełnie oderwane od realiów i od rzeczywistej sytuacji. No, to w ogóle tego rodzaju koncepcja nie obsługuje interesów amerykańskich, dlatego że ona zakłada zbudowanie pewnego duopolu. No bo hipotetycznie, jeżeli liderzy obydwu państw siadają do stołu i dzielą sobie jakieś tam tereny, no to traktują się po partnersku, co już jest ustępstwem ze strony amerykańskiej, dlatego że Amerykanie nie rozstali się nadal z myślą, że są hegemonem w wymiarze globalnym, czyli mają samodzielną pozycję. I kwestia Tajwanu wynika właśnie z zdążenia do zakwestionowania tej samodzielnej pozycji, chęci utrzymania jej przez Amerykanów. W związku z tym, gdyby Amerykanie zaczęli negocjacje co do jakiejś tam ekwiwalentnej wymiany, to już by przegrali, nawet by nie rozpoczynając wojny. W związku z tym to jest zupełnie nie do pomyślenia i tego rodzaju koncepcje w Ameryce nie są formułowane. Jest poważna dyskusja na temat priorytetyzacji, priorytetów, czy tym priorytetem powinien być rejon Indo-Pacyfiku i czy to musi oznaczać to, co się odbiera jako obawę, czyli takie strategiczne porzucenie Europy. Są głosy na rzecz dokonania takich wyborów. One były silniejsze moim zdaniem przed wojną, ale w czasie wojny one też są. No, porzucenie to jest, powiedziałbym, też taka formuła uproszczonego myślenia, bo one, niektórzy autorzy, tacy jak na przykład Michael O'Hanlon z Brookings, on uważa, że trzeba zakończyć wojnę na Ukrainie możliwie szybko. A najlepiej wprowadzając jakiś międzynarodowy kontyngent pokojowy, być może pod egidą ONZ-u, on wprost zaproponował, że Indie mogłyby być takim państwem nadrzędnym, co by oczywiście wiązało Indie w amerykański system sojuszniczy. To jest ten cel. No i po to, żeby skoncentrować swój wysiłek na kwestii Tajwanu, to trzeba możliwie szybko zakończyć wojnę na Ukrainie, bo przedłużająca się wojna nie jest w interesie amerykańskim. To jest ten pierwszy nurt rozważań, o którym ja mówiłem, że ta ofensywa ma prowadzić do politycznego rozstrzygnięcia, no jest w jakiejś mierze zbudowany na tej ocenie. Ale jest też bardzo poważna grupa ekspertów, którzy mówią, że w gruncie rzeczy trzeba myśleć o pewnej sekwencyjnym podejściu, to znaczy te dwa teatry są w gruncie rzeczy już bardzo ze sobą powiązane.
O czym też świadczy polityka Japonii, polityka Korei Południowej w reakcji na wojnę na Ukrainę. Japonia odeszła od swojej polityki nie zajmowania stanowiska. No przecież po 14 roku Japonia nawet nie wprowadziła sankcji na Federację Rosyjską, a te kontakty były bardzo ożywione. A więc tu następują pewne zmiany i ten pogląd uważa, że trzeba wojnę na Ukrainie wygrać. Właśnie po to, żeby móc się skoncentrować na kwestii dalekiego Wschodu. Ale wygrać wojnę to oczywiście również budować to, co ja umownie nazywam twierdzą Europa Środkowa. Tylko nie za pieniądze Amerykanów, bo to jest pewne nowum, bo po II wojnie światowej Amerykanie za własne pieniądze budowali potencjał Europy, tylko dzisiaj Amerykanie uważają, że trzeba by to najlepiej zrobić za pieniądze Niemców. Nie kwestionuje się potrzeby zbudowania jakby silnej pozycji wojskowej, no ale oni są też realistami i wiedzą, że Polska tego nie udźwignie. Niemcy są państwem zamożniejszym znacznie i byłoby najlepiej w ich ujęciu, żeby to przepchnąć Niemcy, żeby Niemcy były takim, nazwijmy to, państwem ramowym i finansowały. Wycegujemy hajmarsy na zachód. To nawet nie o to chodzi. Ja mówię o pewnej wizji wielkiej strategii amerykańskiej. Ona niekoniecznie pokrywa się akurat z interesami polskimi, no również dlatego, że Amerykanie są skłonni płacić naszymi interesami za realizację takiej wizji, to znaczy są skłonni przyzwolić na federalizację Unii Europejskiej, no bo tego oczekują Niemcy. To już dość wyraźnie sformułowali, że oni chcieliby przekształcić już w sensie takim trwałym Unię Europejską w taką własną domenę. Krótkowzroczne myślenie. No, dość czytelnie zarysowali takie stanowisko, powołując niedawno grupę przyjaciół na rzecz głosowania większościowego. To jest ich cel polityki. I moim zdaniem Amerykanie są skłonni przystać na tego rodzaju rozwiązania, przynajmniej administracja Bidena, właśnie po to, żeby to Niemcy, czy mówiąc umownie Unia Europejska, była tym organizmem, który będzie odbudowywał Ukrainę i w konsekwencji również budował potencjał wojskowy na wschodniej flance, znaczy finansował, bo Niemcy ani Francuzi nie mają zdolności. Zdolności mają Amerykanie, ale Amerykanie nie chcą wydawać na to własnych pieniędzy. To jest ten podstawowy dylemat. Proszę bardzo. Roman Dmowski 100 lat temu przestrzegał Polaków przed powstaniem niepodległego państwa ukraińskiego, które wprawdzie nas odgrodzi od Rosji, ale niechybnie według niego stałoby się klientem Berlina. My teraz żyjemy w takiej atmosferze, prawda, no, przyjaźni, powiedzmy już tam abstrahując od tych wszystkich znaków zapytania, przyjaźni polsko-ukraińskiej uważamy trochę za naturalne, że niepodległa Ukraina będzie sojusznikiem Polski. Ale pamiętajmy, że po wojnie Ukraina będzie potrzebowała ogromnych inwestycji, pomocy gospodarczej, której Polska nie jest w stanie udzielić, tylko właśnie Niemcy. Czy nie grozi nam ten scenariusz, że Ukraina stanie się taką drugą Turcją, czyli takim no, klientem Berlina tutaj w tym rejonie Europy? Turcja nie jest klientem Turcji. Zacznijmy od pierwszej kwestii, czyli od Romana Dmowskiego, bo ja akurat uważam się za kogoś, kto nie tylko czytałem pracę Romana Dmowskiego, ale też staram się w praktyce stosować to, co w myśli Romana Dmowskiego jest moim zdaniem najcenniejsze. Czyli realistyczne podejście do oceny sytuacji, w której się Polska znajduje i definiowania interesów Polski. No a to oznacza, że punktem wyjścia powinna być ocena sytuacji, w której jesteśmy i w której są nasi sąsiedzi. W pewnym uproszczeniu, taka jak zaproponowałem w czasie tej naszej rozmowy. To na pewno moim zdaniem nie oznacza kopiowanie diagnoz z roku 1912, bo chyba wtedy, ja dobrze pamiętam, wyszła Rosja, Niemca, kwestia Polska, czy z roku tam 23, kiedy wydał politykę polską i odbudowanie państwa. Bo mamy inną sytuację, to inną sytuację strategiczną, mamy inny potencjał, mamy innych sąsiadów,
Ukraina była była próba wykorzystania tożsamości, czy tego wzbierającego nacjonalizmu ukraińskiego przede wszystkim przez Austriaków. To oni grali w ramach tradycyjnej w ich wykonaniu polityki dzieli, rządź. To dużo moglibyśmy o tym powiedzieć. To się oczywiście zmieniło, ale nie zmieniło się ryzyko. Znaczy ryzyko to, o którym Pan mówi, zawsze istnieje. To znaczy, tu nie ma automatyzmu. To nawet jeżeli mamy wspólnego wroga w postaci Federacji Rosyjskiej, nawet jeżeli podobnie odczytujemy zagrożenia, nawet jeżeli mamy bardzo duże pokłady sympatii wzajemnej, które były manifestowane przecież od wybuchu wojny w sposób czytelny, to tutaj nie ma automatyzmu, to znaczy nie jesteśmy skazani na przyjaźń. Jesteśmy obdarzeni przez historię pewnymi szansami, które musimy wykorzystać, czyli to jest miejsce dla naszej polityki świadomej, świadomej celów strategicznych, świadomej wyzwań, świadomej też być może pewnych wyrzeczeń, które trzeba będzie podnieść czy ponieść. Świadome też pokus, które stoją przed polityką ukraińską i ukraińską elitą, i dopiero jak się uruchomi całą tą sekwencję działań, to być może w perspektywie kilku najbliższych lat doprowadzimy do jakiegoś skokowej zmiany w tych relacjach. Pewne fundamenty zostały poczynione. No, my przekazaliśmy na przykład w świetle danych, które się wczoraj ujawniły, bodajże ponad połowę czołgów, które Ukraina otrzymała od państw zachodnich. Z pewnością połowę myśliwców, bo Ukraina została 28, my przekazaliśmy 14. Rola Polski jako tego hubu zaopatrzeniowego dla Ukrainy jest oczywista, nie ma co dyskutować. Jeżeli wojna, i to jeszcze o tym poziomie intensywności, to jest głównie logistyka i wojnę wygrywa się systemami logistycznymi, dlatego między innymi Niemcy utknęli w Rosji po ataku, no to bez Polski system logistyczny by nie działał. Amerykanie mogliby dużo chcieć, a gdyby Polska nie chciała, albo opóźniała, albo utrudniała, albo zajmowała takie stanowisko jak Węgry, to niewiele by na tą Ukrainę dotarło. Więc w tym sensie punkt wyjścia jest dobry, ale to nie zwalnia nas z polityki. To też nie powinno być takiego myślenia, ja uważam, które jest w Polsce, ja się przynajmniej z tym spotykam, dość częste, że Ukraińcy z wdzięczności za dotychczasową pomoc powinni nie tylko dziękować każdego dnia, ale również nie chcieć bronić w sposób twardy swoich interesów, tak jak oni je rozpoznają. No to liczenie na tego rodzaju charakter relacji to jest moim zdaniem dziecinną naiwnością. To tak się nie buduje tych relacji. Więc ta droga nie będzie drogą łatwą. Ona po naszej stronie wymaga strategii, przemyślanych działań, również oddziaływania na polską opinię publiczną, której nie musi się wszystko podobać. Również świadomości tego, że budujemy pewną wspólnotę, czy powinniśmy dążyć do budowania pewnej wspólnoty, trochę moim zdaniem modelowo, która powinna przypominać brytyjski Commonwealth, gdzie Commonwealth, a nie imperium. To są dwie zasadnicze różnice. Znaczy myślenie, że to my będziemy teraz narodem imperialnym, którym nigdy nie byliśmy przecież, to też pierwsza Rzeczpospolita nie była imperium, jest błędem, a ja mam wrażenie, że niektórzy tak właśnie myślą, że to my będziemy teraz rządzić, nadawać ton i dyktować warunki. Jeżeli takie będziemy mieli podejście, jeżeli nie będzie myślenia strategicznego, to wtedy się zrealizuje ten scenariusz, o którym Pan mówi. Więc w tym sensie nie ma automatyzmu. Państwa generalnie moim zdaniem ze sobą rywalizują, nawet jeśli się przyjaźnią. My się przyjaźnimy z Niemcami, tak przynajmniej głosi narracja publiczna. To nie zmienia faktu, że te elementy rywalizacji są dość czytelne, wyraźne i to jest pewien normalny standard. I tak samo będzie w przypadku Ukrainy.
to po naszej stronie musi być również budowanie pewnego nastawienia Kijowa. Tamte elity też muszą dojrzeć. Ja obserwuję uważnie ich myślenie. Mam często wrażenie, że ono jest, tak jak my nieraz oceniamy, że w Polsce dominuje pewna perspektywa krótkoterminowa i być może mamy zjawisko niedojrzałości elit, a przynajmniej części elit, to myślę, że ten proces ma również miejsce na Ukrainie. Znaczy, to nie jest tak, że tam siedzi jakiś niesłychanie zaawansowany trest mózgów geostrategicznych, oni też popełniają błędy. Czyli trzeba mówić o pewnym procesie, który nie będzie liniowym, tylko będzie zygzakował. Będziemy mieli okresy lepsze, okresy gorsze. Natomiast to, co jest kluczowo istotne, to wiedzieć, gdzie są zasadnicze interesy o charakterze strategicznym. I tutaj należy to dążyć, co oznacza konieczność zbudowania polskiej strategii wobec Wschodu, wobec Ukrainy, wobec Białorusi, wobec Rosji. Bo pochodną tej strategii będzie strategia wobec Zachodu, wobec naszego systemu sojuszniczego. Musimy odejść od modelu, który w moim odczuciu dominował w ostatnich latach, czyli modelu oni to za nas zrobią. I ja to wiele razy mówię i podtrzymuję ten pogląd, że to jest w gruncie rzeczy właśnie ze względu na skalę wyzwań i skalę potrzeb oznacza konieczność zasadniczego przekształcenia i zreformowania państwa polskiego. Bo państwo polskie musi być narzędziem sprawnie obsługującym te wzrastające aspiracje narodu polskiego czy społeczeństwa polskiego. A dzisiaj już przestaje być takim narzędziem w wielu różnych obszarach. Ten obszar strategiczny jest bardzo wyraźnie widoczny ze względu na sytuację, ale w innych obszarach pewnie nie jest lepiej. A to w związku z tym oznacza, że my musimy odbudować państwo polskie, tak żeby ono było narzędziem obsługi interesów narodu polskiego. To jest główne, moim zdaniem, zadanie, które stoi przed nami. Jeżeli to zrealizujemy, to wtedy ta strategia choćby wobec Ukrainy ma szansę powodzenia. Jeśli tego nie zrobimy i będziemy dysponowali tak wadliwym narzędziem, jakim dzisiaj jest nasze państwo, to ten scenariusz, o którym Pan mówi, będzie scenariuszem, który będzie znacznie bardziej prawdopodobny. Ja się obawiam po prostu, że zadecyduje brutalna kasa, której znacznie więcej jest w Berlinie niż w Warszawie. To prawda, ale to też liczą się takie czynniki, których nie jesteśmy w stanie zmierzyć. Wojna ma ten walor, że ona pokazuje, że same zasoby nie decydują. No bo gdyby same zasoby decydowały, to Rosja już dawno powinna Ukrainę zdobyć i pokonać. Tu się liczy też wyobraźnia, pomysłowość, zaangażowanie, silna wola, myślenie strategiczne, szukanie słabych punktów przeciwnika itd. I również problemy ewentualnego kłopotliwego sojusznika niemieckiego. Niedawno na jednym ze spotkań naszego stowarzyszenia ktoś zaproponował, no nie mieliśmy alkoholu, ale żeby wypić za kolejny milion muzułmanów w Europie, bo wtedy już będą mieli taki bałagan, nazwijmy to delikatnie, rzecz, że nam nigdy nie będą w stanie zagrozić, nawet posiadając znacznie więcej pieniędzy od nas. Wypowiedź naszego prelegenta jest doskonałą konkluzją w momencie, w którym dochodzi godzina 8, czyli dochodzi planowany koniec naszego spotkania, więc ja chciałem bardzo serdecznie podziękować naszemu prelegentowi za udział i jestem przekonany, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie. Zapraszam Państwa na kolejne. Dziękuję bardzo.